Rozrywki wokół nie brakuje, każdy znajdzie coś. Od święta czy na co dzień zabawy mamy dość. Coca-Cola dla ciała, disco polo dla ucha, Taco Dona dla dzieci, stare bajki na śmieci. Czy to pocieszy cię? Czy to do wieczora ktoś od ciebie czegoś chce? Czy to belfer, czy też żona, czy spocony ciągle szef? Musisz przecież odpocząć, czy też zniknąć im z oczu. Musisz przecież choć na chwilę odreagować się. Czy to pocieszy cię? Czy to dyskotek, łomot i światełek, kolorowych blask, obudzić w tobie chęć do życia i do pracy ma. Dziesiątki kaset do słuchania przez cały Boży dzień pozwoli ci uniknąć stresu, byś dobrze poczuł się. Czy to pocieszy cię? Czy to pocieszy cię? Mass media prześcigają się, by zdobyć rządy dusz. Półprawdą nas nakarmią, bo w modzie jest luz. Pogardzie mają Boże słowo, bo nie znają go. Sumienia swe zagłuszyć chcą, bo zbliża się sąd. A kto pocieszy cię? A kto pocieszy cię? A kto?